Hej, witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie kurwa mać słychać. Tutaj Hanta. Słuchajcie, dlaczego nie ma odcinków dwudziennie, trzechdziennie, ośmiodziennie, dlaczego jest jeden? Dlaczego ostatni odcinek pojawi się jutro i pojutrze już nie będzie kolejnego odcinka? Abstrahując od telewizora, który jest za mną. No chyba słyszycie. Ktoś od tygodnia kuje łazienkę. Albo nie wiem, dupę sekuje, nie wiem co robią. Ale pomijając mój mega nieogar i milion rzeczy, które mam do zrobienia na uczelnię, to jest już kurwa przesada. Dzięki Bogu nie ma mnie w domu prawie cały dzień, cały czas, przez cały tydzień. Akurat we wtorek dzisiaj miałem wolne i trochę pojeździłem po mieście. Dzień babci, byłem u babci, super. Myślałem, że wrócę i ponagrywam. Taki chuj. Sorry, po prostu nie mam żywcem jak nakręcić materiału, bo jedyny dzień dzisiaj, kiedy mogłem to zrobić, dzieje się to. Od godziny 12 do godziny 18. Jak przez tydzień, 6 godzin dziennie, przez 5 dni można wakuć łazienkę. Ja tego nie rozumiem. Albo nie wiem, co oni tam robią. Wiercą coś, kują coś. Chuj wie. Ale naprawdę, co oni wiercą całe mieszkanie w małe dziurki, kurwa, nie wiem. Nie mam pojęcia, ale żywcem nie mam jak nagrać, bo takie mam warunki. I już nieważne, tam telewizor, że teraz idzie i tak dalej. Nieważne, ja sobie z tym poradzę, ale to jest już przesada, to wiercenie. No, tak więc tyle moich żalów. Dzień babci, jutro dzień dziadka. Odwiedźcie swoich dziadków. Odwiedźcie dziadków! Smyki! Jeszcze jedno. Unboxing słuchawek. Zrobiłem szybki unboxing. Oto moje nowe słuchawki. Kupuję je w Sony Center. Jak to się otwiera? Gówno. Muszę to jakoś odkleić. Byłem w Bonarce i w Krakowie i normalnie kupiłem sobie słuchawki, bo mi się stare rozleciały. Czy może się nie rozleciały, ale przestały grać. Jedna przestała grać właściwie. To jest dobre. Pamiętacie, jak byłem w Goleniowie? Na praktykach, jeździłem w słuchawkach na rowerze i nie wiem, czy to będzie widać. Nie światło! Nie, no, słabo to widać, ale widzicie, ta słuchawka jest taka gładka, a ta jest taka chropowata. Z tej strony. Dlaczego? Bo wpadła mi pod koło roweru. I teraz uwaga. Która jest? Ta jest chropowata. Ta jest chropowata, a ta jest cała. Zgadnijcie, która przestała grać? Oczywiście, że ta, która jest cała. A ta, która jest chropowata, lepiej pasuje do uszu niż w oryginale. Unboxing słuchawek. W mega trudnych warunkach. O, coś tak wyciąga. Tak, do góry. Gumeczki. Do słuchawek. Jezu, jak to jest skomplikowane, patrzcie. Wyciąga się ją i ona jest jeszcze na takim wieszaku. Dobra, super. Jeszcze są związane, no nieważne. Może sobie do uszu, to jest lewa, ale malusieńkie są. Malusieńkie. Dałem za nie 40 zł, ale będą mi wypadać z uszu. Dlatego na szczęście mam te gumeczki. Mam te gumeczki. Jak może na nich. Czekajcie. Przedstawię wam moje wrażenia od razu. Gdzie to jest? A, tutaj, dobra. To jest ciężkie. Jak ja mam to tutaj naciągnąć, no?
Nie mogę. Dobra, nic. Olać to. Nie ma to sensu. Dobra, trzymajcie się. Na razie, hej.